Czy bieganie, bieganie, jeszcze raz bieganie? Myślę, że nie. Zawodnicy biegali w okresie przejściowym. Teraz natomiast chcemy sprawdzić, jak zawodnicy wyglądają. Są to testy wysiłkowe. Chcemy też między innymi określić wartości tętna progowego, prędkość tętna progowego, jak również wartość tętna maksymalnego. Oraz chcemy też sprawdzić ten klasyczny, legendarny widzewski charakter. Tak, to są testy do odmowy, czyli w przypadku, gdy zawodnik już się poddaje, bądź można powiedzieć nie utrzymuje tempa, bądź spada zbieżnie, to wtedy kończymy testy. Zdecydowanie dzięki tym testom, tym wartościom możemy zindywidualizować trening, jak również możemy monitorować zarówno zawodników na treningu, jak i analizować nasz dobór środków pod kątem obciążeń fizycznych. Tak, ciężko było zawsze testy wodnościowe po tym okresie takim wolnym, po tych rozpiskach są ciężkie, ale aż wszyscy chłopacy na tych testach daliśmy z siebie gdzieś tam maksa i czekamy teraz, aż ten przygotowania motorycznego podzieli nas w grupy biegowe, grupy treningowe. Było gdzieś tam dużo biegania, dużo takiej stabilizacji centralnej, była też siłownia, z tego co tam widziałem, to chłopacy gdzieś tam takie sporty uzupełniające gdzieś, więc każdy o siebie dbał, bo wszyscy jesteśmy świadomi, jakie zadanie nas czeka w najbliższych miesiącach. Teraz jest taki okres naprawdę wytężonej pracy. Wczoraj mieliśmy z Nerem spotkanie organizacyjne, zobaczyliśmy ile tam, jak to wygląda ten okres przygotowawczy. No to naprawdę do obozu w Turcji jest bardzo dużo tych jednostek, no ale ciężka praca zawsze się obroni, więc ciężka i mądra praca, więc mam nadzieję, że ta ciężka praca zaowocuje w okresie startowym i osiągniemy nasz cel. Taki jest okres przygotowawczy, ten styczeń jest taki, że naprawdę gdzieś tam te treningi są mega ciężkie, później jednostki się nakładają, bo są po dwa treningi, jest siłownia, są biegania, boiska, więc fajna, ciężka praca nas czeka, ale nikt tutaj ciężkiej pracy się nie boi i idziemy do przodu dalej. Każdy chce dać z siebie maksa, ten test jest ogólnie do odciny, więc na tej bieżni zawsze jak już ktoś tam ma ciężary, no to ten się ustawia z boku, żeby kogoś złapać, jakby ktoś padł, ale naprawdę bardzo wydajny test i mam nadzieję, że tym testem gdzieś tam ten test pokaże, jaką musimy jeszcze wykonać pracę, aby być 100% gotowi do rundy rewanżowej.